Witajcie w kolejnym odcinku z serii Top 5 najbardziej wyczekiwanych polskich premier gier planszowych według użytkowników portalu Plancheo. W tym tygodniu mamy już roszadę, oczywiście względem poprzedniego zestawienia. Uwaga, dwie nowości, co za tym idzie dwa wypadnięcia z listy oraz jedna gra zaliczyła spadek na wskaźniku waszego zainteresowania. Jak jesteście tutaj nowi, zostawcie suba z dzwonkiem, krótkie intro i zaczynamy. Ostatnio były na 5. i 4. miejscu, ale w tym tygodniu musimy się z nimi pożegnać. A mowa tutaj o grze Zamki Burgundii i Wiedźmin Stary Świat, które wypadają z listy. A na miejscu 5, zaliczając spadek z 2, jest gra Bestia od wydawnictwa Galacta. Jest to gra od 2 do 4 graczy, od 60 do 120 minut oraz od 14 roku życia. Ocena na BGG bez zmian, czyli 8. Doszły dwa nowe głosy, oceniające grę na 7 i na 8. A premiera polskiej edycji powinna być jakoś w lutym. A oto ostatni wpis Galakty na temat Bestia. Dziś chcemy wam pokazać graficzną stronę gry Ukrytych Ruchów, jaką jest Bestia. Autorem grafik jest utalentowany Aaron Mithol. W tej grze grupa graczy wcieli się na łowców polujących na monstrum, które panoszy się w okolicznych lasach. Bestia, o której mowa, kierowana jest przez jednego z graczy, stara się zemścić na ludzkości za swoje krzywdy. Jak wam się podoba klimat Bestii? Wkrótce ogłosimy datę premiery. Pokażę wam tylko jedną ilustrację. Jest ona bardzo klimatyczna, po resztę wejdźcie na fanpage Galakty na Facebooku, linka zostawię w opisie. A czwarte miejsce to pierwsza nowość na tej liście, czyli Great Western Trail Argentyna od wydawnictwa Rebel. Jest to gra od 1 do 4 graczy, od 75 do 150 minut oraz od 12 roku życia. Ocena na BGG 8,7 przy 536 głosach. Grę można już zamówić w przedsprzedaży, a jej cena to około 210 zł. Może zacznę tak, nie wymieniłem swojego Great Western Trail na nową edycję. Stara z dodatkiem Kolej na Północ oraz insertem Odre Drewno jest dla mnie wystarczająca. Ale Argentyna jest to samodzielny tytuł z wariantem solo, gdzie mierzymy się z naszym odwiecznym rywalem Pedro. Niby znowu ganiamy te krowy do punktu załadunkowego, ale nowe mechaniki i wariant solo mnie przekonały. Na pewno unboxing z oceną jakości będzie na kanale. Na miejscu 3, tak samo jak tydzień temu, Uśpieni Bogowie od Lucky Duck Games. Jest to gra od 1 do 4 graczy, od 60 do 120 minut oraz od 12 roku życia. Ocena na BGG bez zmian 8,4 zebrała 6500 głosów, czyli 100 więcej niż ostatnio, z czego ostatnie to właściwie same dziewiątki i dycha. Mam nadzieję, że już przed weekendem każdy z was dostał swoją wspieraczkową kopię. W ostatnim odcinku mówiłem wam, że może kiedyś uda mi się przekonać, czy ta gra jest naprawdę taka dobra. W piątek edycja sklepowa trafiła już do sklepów. Natomiast na stronie Lucky Duck Games pojawiła się edycja ze wszystkimi dodatkami oraz bajerami ze wspieraczki. I nie mogłem się powstrzymać. Przy moim trybie nagrywania i wypuszczania filmów to pewnie będzie musiała troszeczkę nabrać mocy urzędowej na półce. Ale ważne, że już będzie, także jest bliżej zagrania niż dalej. Na miejscu 2 kolejna nowość na liście, czyli polska edycja gry Too Many Bones od Portal Games. Jest to gra od 1 do 4 graczy, od 60 do 120 minut oraz od 12 roku życia. Ocena na BGG 8,4 przy 10 tysiącach głosów. Nie uwzględniając zniżek ze sklepów, znalazłem ją najtaniej za 705 zł. Ale przy dobrych wiatrach z 8-10% uda się jeszcze od tej ceny odjąć. Ten film nagrywam w ten sam dzień, co zapowiedzi Portal Games na 2023 rok. I tam troszeczkę poruszyłem już temat Too Many Bones. A odcinek oczywiście polecam i podrzucam linka w opisie. Ale w sumie się powtórzę, że jak już mam wydać taką kwotę na grę, to chciałbym, aby były do niej wydane wszystkie dodatki po polsku. A trzeba przyznać, że troszeczkę ich jest. A żeby można było liczyć na taką szansę, to grą podstawową musi być naprawdę spore zainteresowanie. Portal już wystartował z przedsprzedażą, dlatego dowiemy się za kilka miesięcy, na czym stoimy. To dopiero drugi odcinek, a mamy już lidera, który nie oddaje pierwszego miejsca. Drugi tydzień z rzędu najbardziej wyczekiwaną przez was premierą jest Dominant Species Władcy Ziemi od Phalanx Games. Jest to gra od 2 do 6 graczy, od 90 do 140 minut oraz od 14 roku życia. Ocena na BGG bez zmian 7,8 przy 20 tysiącach głosów. A cena tej gry w sklepach to około 270 zł. Chociaż jak widzimy, mamy tutaj jakiegoś frustrata w najnowszych ocenach, który rzucił jeden bez żadnego komentarza. Ten odcinek chyba wrzucę we wtorek, czyli akurat w dzień premiery tej gry. Jak to oglądacie, ja jestem właśnie na wydarzeniu w pubie i granie w lochu i Władcy Ziemi są na stole. Pewnie na Facebooku podzielę się jakimiś wrażeniami, dlatego już teraz zachęcam śledzić fanpage. Udało mi się dorwać Władców przedpremierowo, dlatego jeżeli chcecie zobaczyć, co jest w pudle polskiej edycji i jak oceniam jakość wykonania, to linka zostawiam w opisie. Na pewno z tego zestawienia dwie pozycje wpadną do mojej kolekcji. Great Western Trail Argentyna i, jak dobrze wiecie, Uśpieni Bogowie. Jak zawsze dajcie znać w komentarzach, czy są na tym zestawieniu wasze najbardziej wyczekiwane gry.
zostawcie suba z dzwonkiem, aby być na bieżąco i zapraszam na mojego Patronite'a. No właśnie, muszę przecież wprowadzić w końcu tam zmiany. Przecież co miesiąc już od wsparcia za 9 zł będzie szansa na wygranie jakiejś gry czy też gadżetu. Ciągle o tym zapominam. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego!